Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Punkty ABC leżące na okręgu o środku S, tutaj mamy ten środek, są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB, czyli tego kąta, niech to będzie nasze alfa, jest równa. Mamy znaleźć miarę kąta alfa. Ok, my wiemy, że trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym. Ile wynosi miara kąta w trójkącie równobocznym? To powinniśmy wiedzieć. 60 stopni przy każdym kącie, czyli tu jest 60, tu jest 60 i tu jest 60. I teraz zauważmy, że kąt ASB jest kątem środkowym opartym na tym samym łuku, co kąt ACB. Czyli kąt środkowy jest zawsze dwa razy większy od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku. Czyli kąt ACB i kąt ASB są oparte na tym samym łuku, tutaj na tym łuku są oparte. Czyli skoro ten ma 60, to ten musi mieć dwa razy więcej, czyli 120 stopni. I koniec, to jest w zasadzie odpowiedź na to zadanie, czyli odpowiedź A.